Siemanko, z tej strony Papito. Jak obiecałem, tak robię, ale z lekkim spóźnieniem trzytygodniowym, aczkolwiek jeszcze jakieś smaczki tutaj mogę Wam zdradzić z mojej podróży spontanicznej do Paryża, jak to się zaczęło. Ostatnio wleciał post z pytaniami, taki Q&A, na kilkanaście pytań odpowiem, co mnie najbardziej zaskoczyło, z czym było ciężko. Zresztą mam listę i wybiorę, ale dzisiaj niestety będę takie ruchy robił, bo troszkę tutaj komarów lata, nie wziąłem mugi, więc to jest mój problem, że nie zadbałem o swój komfort, więc tak czasami będę się gdzieś klepał i bił po ciele. Słuchajcie, do dziś znoszę skutki tej wyprawy, do dziś nie mam jakby czucia w palcach. Zjedzenie sushi pałeczkami to jest mega problem, nie jestem w stanie w ogóle wziąć kawałka, chwycić go i wsadzić do buzi. Kolejną czynnością, która najbardziej mega mi przeszkadza, to jest nie mogę po prostu podetrzeć dupy, tyłeczka. To jest największy problem, palce nie chwytają, cały czas mi drętwieją, więc chyba będzie trzeba udać się do neurologa bądź na dobrą rehabilitację, bo tak nie może być, bo Counter Strike 2 wkrótce ma się pojawić, na rowerem trzeba tam zajechać do Kopenhagi, a druga rzecz, trzeba po prostu być graczem, to co mnie stworzyło, czyli e-sport i Counter Strike. Ale teraz do podróży rowerowej. Jak mówiłem, był ten Q&A, mam spisaną listę pytań i postaram się wkrótce Wam o tym opowiedzieć. Także zapominamy o palcach, a u stopach też jeszcze mrowieją, drętwieją. O godzinie jutro 10 wyjeżdżam już do Szczecina na Pomorską 500, gdzie w czwartek zaczyna się rajd 500 km w ciągu 72 godzin. Mam nadzieję, że zrobię fajny wynik i bez przygód. Mam nadzieję, że tym razem nie pokonają mnie przerzutki, nie pokona mnie wiatr, tylko będę mógł prosto pędzić do mety, do Gdańska i zjeść dobrego śledzia. Także moi drodzy, wchodzę tutaj do pytań. Czy dostałeś propozycję wjechania na scenę rowerem? Słuchajcie, tak, dostałem propozycję wjechania na halę rowerem. To był cały dream scenario tego pięknej przygody. Tyle, ile miałem po drodze pięknych dobrodziejstw, zatrzymać się, podziwiać. No cudownie, każdemu polecam rowerowanie, kolarstwo, szosowanie. To jest coś wspaniałego. Mi jedynie czego brakowało, to po prostu śpiwora, żeby się pierdzielnąć gdzieś przy jeziorze, przy jakimś fajnym klimatycznym lesie, wśród pięknych drzew, krzewów, roślin i po prostu iść na zwykłą drzemkę. Tego mi brakowało, ale to może jeszcze w dalszej części o tym opowiem. Panowie, no ostatni major, wycieczka rowerem do Paryża, 1800 km i wjechanie na scenę, to mogło być coś pięknego. Powiem Wam, jak to wyglądało. Przyjechałem na godzinę 19, wtedy miał być mecz na godzinę 19:30 bodajże, więc jechałem wcześniej i mówię, jest super, jest zajebiście, jest czas, fajna fota z podwieży Eiffla, idealnie. Podjeżdża koleżka Maku, fotograf z Hell TV i mówi tak, jest problem, jest już 1-0 w mapach. Ja mówię, co ty pierdzielisz? Wchodzę na stronę na Hell TV, a tam patrzę, nie dość, że jest 1-0 w mapach, to jeszcze jest 5-1 na drugiej mapie. Ja mówię, po ptokach, dobra, zamawiamy szybko Ubera. Zamawia szybko Ubera Maku, a niestety, przemiły pan mówi, że nie weźmie mnie z tym upierdzielonym rowerem. Oczywiście szanuję i rozumiem. No i dobra, zawinąłem się, szybko jadę pod arenę i co się okazuje? GG po meczu, smutek niesamowity, rozczarowanie. Mecz się skończył, major się jakby zakończył. Ten mecz, w którym ja miałem być, wjechać i byłoby pięknie. Podsumowanie tego wszystkiego, bycie na ostatnim majorze. Nie pykło, nie pykło niestety, ale na tym świat się nie kończy. Trzeba iść dalej. Wiecie co mnie zgubiło? Ja taki doświadczony gracz, no dziesiątki turniejów międzynarodowych, największych na świecie odwiedziłem. Jak mogłem nie domyślić się, że jest grany mecz za meczem, a nie publiczność czeka półtorej godziny na określoną godzinę, kiedy ma się odbyć mecz. Papito niestety miał wyłączony mózg po całej wyprawie. Chciałem się zobaczyć z Kubenem, przytulić go z innymi polskimi graczami. W ogóle to chciałem na 9 dojechać, taki był plan, ale może jeszcze kiedyś będzie fajna wycieczka i pojedziemy kibicować naszym rodakom. Dobra, przychodzę do kolejnego pytania. Co ile kilometrów robiłeś przerwy? Chciałem robić przerwy co 50 km. Zawsze wolałem tak zrobić 55-60. Później do tej setki jakoś te 40-45 lepiej wybrzmiewało, że to nie jest całe 50, tylko te 45 bądź 40. I tak starałem się jeździć. Co 55, co 60 km robić breaka. Takiego 15-minutowego, a co 100 km, jak 100 km poszło, to troszkę dłuższego, ale też nie była to biesiada, ale zdarzały się takie dni, co lubiłem sobie pobiesiadować i trochę nogi wyprostować na trawce i popatrzeć się w słońce. Co najmniej przyjemnego spotkało Cię po drodze? Najmniej przyjemnego na całej trasie to były Niemcy, niemiecki wiatr, szczególnie nocami, kiedy wyobraźcie sobie jest nachylenie na przykład minus 5 i przy takim nachyleniu to już jestem w stanie jechać 35-40 na godzinę i nie męcząc się. A tutaj dosłownie 20 na godzinę, 25 to był max. Jak jeszcze nie pracowałem pedałami, nogami, to ten rower mi tak zwalniał, że po prostu na górce byłem w stanie zahamować. To skutkowało kontuzjami kolan, które do dziś po prostu muszę rehabilitować. A mądry Papito jedzie w kolejnej 500. Rip kolana, my friend. Tak bym to opowiedział.
Jeszcze jedna niemiła sytuacja, miałem taką sytuację, że potrzebowałem przypłynąć statkiem, jadę rowerem i nagle okazuje się, nie ma nic, jest statek, którym trzeba przypłynąć po prostu 150 metrów. I okazuje się, że nie mam gotówki i nie chcę mnie niemiaszek wpuścić na pokład. Chodziłem od samochodu do samochodu o gotówkę prosić ludzi. Niestety taki zrezygnowany z twarzą wychodzę już i zlitował się nade mną, przepłynąłem łódeczką i szczęśliwie na drugiej stronie byłem. Tak, ja, a reszta to wszystko było idealnie, bardzo sympatycznie ludzie na całej trasie, więc to było jak najbardziej na plus. Aczkolwiek byłem wyposażony w jakieś swoje rzeczy, w razie co, jakby mnie napadli, to musiałem mieć coś pod ręką, ale nie powiem wam, co miałem. Czy pojechałbyś jeszcze raz? Tak, pojechałbym jeszcze raz. Na pewno bym zabrał śpiwór, żeby pod chmurką się położyć i się przespać. To była super przygoda. Tyle, ile ciekawych rzeczy zobaczyłem po drodze. Tyle, ile mogłem przemyśleć swojego życia rodzinnego, przyjacielskiego, biznesowego na wszystkich płaszczyznach. To zostanie ze mną i się bardzo cieszę, że mogłem to doświadczyć. Więc każdemu polecam exploring rowerowy. To jest coś przepięknego. Dzień dobry. Mamy kolejne pytanko. Czy odpadnięcie Nine spowodowało chęć zrezygnowania i jeżeli tak, co zmotywowało do dalszego kręcenia? Pozdrawiam. Miałem mega doła, oglądałem ten mecz na telefonie, jadąc gdzieś tam za przeproszeniem, daleko od ludzi, daleko od, można powiedzieć, świata. Jadę, piękne tereny, to już był zachód słońca, no i ten mecz był przegrany. A taką motywację na początku miałem, jak ten mecz się zaczynał, że sobie nie wyobrażać, jak podkręciłem tempo. Ale z każdą przegraną rundą gdzieś ta motywacja moja spadała, aczkolwiek nie mogłem z tyłu głowy zapominać, że jeszcze inni Polacy są w turnieju, w grze i to mi dawało jakby siłę, żeby przykręcić, dokręcić i jechać przed siebie. Więc tak czy siak, myślę, że jak obiecałem sobie, że dojadę do Paryża, to bym to zrobił. Jak podjąłem tą decyzję, kiedy siedziałem w domu i grał właśnie Nine Match, miało 2-0 już w grupie i tak sobie mówię po cichu, jak zrobią te 3-0, ostatni major, ja muszę tam być. I powiedziałem o tym żonce, że napisałem takiego tweeta i tylko żonka powiedziała, wiesz, że nie ma odwrotu, a ja mówię, wiem, rzekło się, robimy to, let's go my friend. I szybkie kombinowanie, na jakim rowerze jadę, jaki sprzęt, bikepackingowo, jak czytanie książki, interesowanie się właśnie taką wyprawą, co zabrać. Myślę, że jak na pierwszy raz, na bardzo spontaniczną decyzję, tydzień przed podjętą, myślę, że było spoko, aczkolwiek nie byłem w formie w ogóle. Wyobraźcie sobie, że pojechałem przed tym wyjazdem z rodzinką na Teneryfę, zabrałem rower i pojeździłem na Teneryfie trzy razy. I przed Teneryfą pojeździłem może z 10 bądź 12 razy na trenażerze, 25-30 minutowe treningi zrobiłem. Więc wyobraźcie sobie, z jakim backgroundem pojechałem. Nie było kolorowo, ale byłem tak nakręcony, jak do pierwszej walki z owcą. I tak trzeba żyć. Nakręcony człowiek to zdrowy i sportowy świr. I szczęśliwy, of course. Ile spadło z wagi po Tour de France? Słuchajcie, wagi nie spadło nic, bo jadłem jak wściekły. Na każdym przystanku, nie wiem, bardzo duże kalorie pochłaniałem. Przynajmniej raz, dwa razy dziennie wjeżdżał kebab, pizza, Haribo, czekolady, lody, słodkie napoje, cola. Ci bardziej doświadczeni rowerzyści mówili mi, papito, jedz co chcesz, nie patrz na kalorie, nie patrz na cukry i tłuszcze. I do tej metody się stosowałem. Jadłem, co miałem pod ręką, czułem się dobrze. Wspomagałem się jeszcze sprzętami, witaminami, Vitargo od Treka. Miałem jeszcze Carbo od Treka. Więcej żele, więc chłopaki weszli ze mną w akcję, wsparli mnie mega, więc za to im serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że jeszcze nie jeden projekt przed nami, bo bardzo fajnym, dużym echem to się odbiło w środowisku e-sportowym, sportowym i zwykłym, komercyjnym, jak tak można to nazwać. Więc bardzo się cieszę, bardzo duże wsparcie miałem od was, od ludzi, którzy kibicowali mnie, setki wiadomości, a ludzi na trasie, ile ja poznałem, ile mnie zaczepiali, to najbardziej wspominam szalone Kielce. Kielce po prostu mnie rozwaliły na łopatki. Jak planowałeś przejazd? Które drogi brałeś pod uwagę i dlaczego? Pierwszego dnia był Poznań, obrałem kierunek, po prostu na początku sobie odpaliłem trasę, nikt mi nie pomagał, można powiedzieć, w planowaniu. Wszystko od A do Z robiłem sam. Pierwszego dnia wieczora poprzedzający moją podróż zaznaczyłem Warszawa, Paryż i zobaczyłem, gdzie mnie prowadzi i do większych miast po prostu się kierowałem. Wyrysowałem sobie trasę ślad na Strawie, a jak Strawa mnie podczas mojej podróży zawodziła, to odpalałem sobie po prostu googlowską mapę i korzystałem z niej. Czasami pojawiały się ściany, czasami pojawiały się drogi bez końca, czasami drogi bez końca, więc byłem też, gubiłem się, nie było tak, że po prostu jechałem do celu, też były przygody, więc
po prostu, to było YOLO. Siadałem wieczorem, patrzyłem do jakiego miasta większego jedziemy i tam jechałem. Noclegu szukałem po prostu sobie o godzinie zawsze 18. Wiedziałem, że nie będę miał już siły, albo sobie zdawałem sprawę, ile mam jeszcze siły w nogach, żeby dokręcić. I w tamtych rejonach po prostu szukałem spania, gdzie się po trasie. Nic nie miałem zaplanowanego, wszystko było YOLO i spontanicznie. W sumie jak moje całe życie dotychczas. Czy na pierwszego Majora Counter Strike 2 również rowerkiem? Myślę, że to trzeba wpleść w to jako tradycję, coś legendarnego, że po prostu jak jest Major Counter Strike'owy, e-sportowe święto, to Papito jedzie rowerem, prowadzi relacje i po prostu robi to, co robił z wyprawy do Francji. Może w większym gronie e-sportowym, z ludźmi casualowymi, którzy po prostu śledzą i nigdy nie byli na przykład na tak wielkim turnieju i chcą się wybrać, a są sportowymi świrami. Aczkolwiek może ty nie jesteś sportowym świrem, więc zachęcam cię do tego, odpalaj maszynę, kręcimy i kto wie, może razem pojedziemy na pierwszego Majora w historii Counter Strike 2. Dream, my friend. Dlaczego nie na szosie? Nie zawsze były warunki dobre do szosy. Myślę, że jak na gravelu sobie jechałem i wiał wiatr, sobie puszczałem ręce, jechałem bez trzymanki i pod czasem czułem te piekielne podmuchy wiatrów, to czuję, że na szosie bym zaliczał glebę i wcale by mnie nie odpoczął. Druga opcja to jest taka, nie zawsze były idealne te drogi, te ścieżki. Czasami jechałem bardzo późną nocą i też nie byłem skupiony, byłem mocno zmęczony i tych dziur też nie dostrzegałem. I myślę, tam gdzie wpadłem gravelem i tam gdzie wpadł szosą, myślę, że bym stracił oponę, koło, kierownicę i tak dalej, i tak dalej. Więc gravel był też wygodniejszy, bardziej ekonomiczny i komfortniejszy niż szosa. I to była dobra decyzja. Nie bolało mnie tak plecy. Czy podczas podróży miałeś chwilę zawahania, że nie dasz rady dotrzeć do celu? Były. Były takie momenty, że nie dotrwam do celu. Jak mnie zaczęły bardzo mocno boleć kolana po trzecim dniu. Wjechałem do apteki i z każdym kolejnym dniem na śniadanie było smarowanie kolan, zarzucanie piguły i dopiero byłem gotowy do trasy. Jak wyglądał backstage? Czy miałeś samochód serwisowy w zanadrzu? Na początku były takie plany, żebym pojechał szosą, żeby za mną jechał samochód przez całą podróż, żebym miał na trasie fizjoterapeutę, żebym miał na trasie mechanika, żebym miał na trasie jeszcze, nie wiem, kogoś tam od suplementacji. Cała ekipa, cała świta ze mną miała jechać. Ja powiedziałem króciutko, słuchajcie, jadę sam na tą wycieczkę i nikogo nie chcę. I tak zrobiłem. Więc pojechałem YOLO, pojechałem sam. Nie żałuję tej decyzji, aczkolwiek czasem by się ktoś przydał, żeby do kogoś odezwać mordkę. Dojechał do mnie mój kolega z klasy do Poznania, z Nasielska. Przejechał ze mną tam 200 km. Pogadaliśmy, powspominaliśmy, więc to był też fajny czas, ale cała podróż w samotności. Mogłeś przemyśleć wszystko, od A do Z. Ja lubię z sobą spędzać sam czas, lubię spędzać z rodziną czas, lubię spędzać czas ze znajomymi. Ja jestem samotny, może na takiego nie wyglądam, ale lubię chodzić samemu na spacery. Żono, z tobą uwielbiam spędzać czas, dobrze o tym wiesz, i moja rodzina, żeby później nie było. Żono, I love you. I dziękuję, że mi pozwalasz się spełniać. Wiem, że to jest dla ciebie bardzo ciężkie i z tego miejsca chciałem ci bardzo podziękować. Chłopaki, to jest tak wygląda po drugiej stronie aparatu, że wszystko pięknie jest. Myślę, że moje żonce też jest łatwo, że sobie jadę, opuszczam i na kilkanaście dni. Jeszcze raz, żonko, dziękuję. I sorry, że jestem taki leser. Jaka infrastruktura na zachodzie? Czy widać gołym okiem przeskok o epokę kwestii uprawiania kolarstwa amatorskiego w porównaniu z Polską? Chodzi o ścieżki rowerowe, ale również podejście kierowców do poruszających się po drodze rowerzystów. To jest przepaść, powiem wam, naprawdę. Jeśli miałbym zagłosować za jakąś partią polityczną, to jakby mieli w swoim jakby grafiku, w swoim rozkładzie, że rozbudują tak ścieżki rowerowe w całej Polsce, to z chęcią bym poszedł i na nich zagłosował. Poważnie. Jak wjechałem do Holandii, panowie, to byłem w tak piekielnym szoku, że tak mają rozwiniętą infrastrukturę rowerową. No coś piekielnego, tak mnie to zaskoczyło, to był największy chyba pozytyw całego wyjazdu. No stop o tym myślałem, no brak mi słów po prostu jest. Kierowcy, kultura jazdy zupełnie inna jest, ale widziałem też, że rowerzyści też są ogarnięci, zupełnie też inaczej się zachowują na ulicy, na jezdni. Jako z perspektywy, jako kierowca i rowerzysta, rozumiem tą stronę i rozumiem tą stronę. Ale zauważyłem, że rowerzyści zachowują się dużo inaczej. Ta kultura jazdy jest w Holandii czy w Niemczech niż w Polsce. My jesteśmy zwariowanym narodem, którzy nie potrafią jeździć ścieżkami, aczkolwiek chciałbym wam nagrać taki odcinek, jak się poruszać po ścieżkach, czego nie popełniać, jakich błędów, bo myślę, że już jestem objeżdżony, dużo jeżdżę po ścieżkach i dużo widziałem i z kamerą mogę wychwycić jeszcze więcej i może komuś się to przydać i komuś to może wyjść na zdrowie, ktoś może uniknąć jakiegoś poważnego wypadku bądź po co bulić pieniądze, jakoś odszkodowania i tak dalej. Jak Papito może nagra jakiś materiał i coś z tego wyciągniesz. Ile kosztowała cała wyprawa?
Nie mam pojęcia, ile kosztowała cała wyprawa, ale noclegi kosztowały od 200 do 500 zł za każdy nocleg. Dlatego mówię, że warto wziąć ze sobą karimatę, śpiwór i trochę zasmakować tego bikepackingu u siebie w terenie, zobaczyć, czym to się je. I po prostu to jest bardzo ekonomiczne, bardzo tanie. Później bierzesz swoją partnerkę, kolegę i jedziecie w siną dal w świat, tylko żeby była kasa na jedzenie i można eksplorować, korzystać z świata. A jest pięknie. Jak bardzo uda dawały w kość? Był moment, w którym był tak mocny kryzys, że nie miałeś chęci pójść na pociąg i wrócić. Ostatnio jak bardzo wpływał na ciebie odżywki, które stosowałeś na trasie? Powiem wam tak, wiadomo, Trek jest ambasadorem Treka. Powiem szczerze, żele i karbo naprawdę ratowały na trasie. Jak taki żel zażyłeś, nie wiem, mijało 10-15 minut i miałeś chęć, stary, pedałować. Wracało w ciebie życie, więc polecam żele. Trek Nutrition, do spróbowania, a jak powiesz, że dziadostwo, bo Pito zwraca kasę. Czy wpadłeś na fanów? Opowiedz najlepszą historię z fanem z jazdy. Powiem wam tak, naprawdę fanów było bardzo dużo na trasie, szczególnie w Polsce, na całej trasie, na całej linii. Za granicą już było troszkę ich mniej, aczkolwiek pojawiało się. Słuchajcie, wjechałem do Holandii, jadę rowerem na ścieżce po jednej stronie i po drugiej strony słyszę tak: Papito! Jedzie gościu, człowieku, za mną, goni mnie na rowerze, wyobraźcie sobie. Podbija do mnie i mówi tak: poznałem cię po nosie. I nie wiedziałem już, co powiedzieć. No i gadka mówi, że dawaj, co będziesz, Papito się męczył, jadę właśnie ze szwagrem na ryby, podwieziemy się trochę, nikt się nie kapnie. A ja mówię krótko: ja nie czytuję w życiu, my friend. I już nic nie było więcej wspomniane o żadnej podwózce. Pogadaliśmy, pionę przybiliśmy. Raz tam pod Kostrzynem jeszcze kelnerzy i kucharze wylecieli z restauracji w strojach, wyobraźcie sobie. Nagle w pewnym momencie o godzinie 23, tam 12 w nocy przy stacji benzynowej zebrało się z 20 osób i tylko podjeżdżali. Jeden z żoną, drugi z dzieckiem. No szok, naprawdę są piękne momenty, które przeżyłem. Jeszcze raz chciałbym kiedyś przeżyć. Więcej pytań jest, ale nie odpowiem. Zbieram się, bo jeszcze mam trochę roboty na dzisiaj. Jeszcze raz chciałbym wam wszystkim podziękować, że uczestniczyliście w tej wyprawie ze mną. Byliście od początku do końca. Niesamowita motywacja, niesamowita ilość słów, które mi wysłaliście, wiadomości. Motywowało mnie na każdym kroku. Chciałem się poddać, ale kiedy wchodziłem na IG, czytałem wiadomości, leciałem. Naprawdę to dodaje skrzydeł, mogę powiedzieć. Jak Katowice, granie u siebie na terenie, skandowanie, Virtus Pro, Jarek Pasza, runda nasza. To jest po prostu nie do opisania. Jeszcze raz dzięki, że mogliście przeżywać ze mną tą podróż, ja z wami i na odwrót. Mam nadzieję, że nie jeszcze jedna kolejna przygoda przed nami. Pozdrawiam El Papito. Jest dobrze, a może będzie jeszcze lepiej. Kupuj rower, kręć. Nieważne od jakiej maszyny zaczynasz, nieważne jaki budżet, zawsze może być lepiej. Wszystko w waszych rękach. Pozdrawiam. I mam nadzieję, że się podobało.